Nie pijcie z nie pijcie nigdy z niewiadomych flaszek płynów, bo skończycie jak ten pingwin. Cześć! Witam was, drogie fany WTF Kloca, czyli mnie. Witam was, fany chińszczyzny, wszelkiego co alternatywne również, bo nie tylko chińszczyzna oczywiście gości na tym kanale. I witam również fanów Adventure Time. Moi drodzy, ostatnimi czasy wpadło w moje ręce coś takiego. Tak jest, to jest Adventure Time, to już powinni fani widzieć od dawna. To jest również takiej folii, ostatnio na moim bazowym kanale z klockami Lego właśnie też w takiej folii dostałem zestawik i tam pokazywałem. No tak to często wygląda, jak się kupuje takie rzeczy u profesjonalnych właśnie sprzedawców, którzy właśnie sprzedają takie rzeczy na internecie. Tutaj udało mi się dostać Adventure Time, przyznam wam się bez bicia, nie mam pojęcia w ogóle jakie to jest firmy. Obstawiałbym osobiście, że to jest z AliExpress, natomiast, bo tam mają takie figuśne figurki. Natomiast poza tym nie wiem jaka to jest firma, nie wiem co to jest, jak i tak dalej. Więc takie trochę no-name'y sobie tutaj będziemy oceniać. No ale zobaczymy, moi drodzy, jak to się sprawdzi i jak to wygląda, czy w ogóle to fajne oczywiście, bo to jest najważniejsze. No spójrzmy, tym bardziej te podstawki potwierdzałyby AliExpressowość, wszak no nie jednego AliExpressa już u mnie testowałem, tutaj możecie znaleźć odnośniki. No i dokładnie tak to wyglądało, że mamy takie podstawki. Moi drodzy, nie wiem, która z postaci tu będzie miała jaki gadżet, przejrzmy je sobie jednak po kolei. Zaczniemy więc sobie może od takiego pieska? Nie wiem, musicie mi właśnie jeszcze w jedną rzecz gwoli ścisłości wybaczyć. Nie oglądałem nigdy Adventure Time. Nie ogarniam, nie wiem o co chodzi, więc Adventure Time jakoś kompletnie nie podoba mi się ta kreska. Kompletnie nie leży, no w ogóle nie, jakoś nie wiem. Aczkolwiek może gdybym obejrzał, to bym je wciągł. Zgaduję więc, że to są jego ręce. To chyba nie jest jednak, kurczę, ten... AliExpress, moi drodzy, spójrzmy sobie, sam Hipek, nie no, jest okej, gdybym go zobaczył, w sumie może być AliExpress jednak, gdybym go zobaczył na półce, stwierdziłbym, że no spoko, fajny, ciekawy Hipek Lego, bo wygląda autentycznie jak oryginalny Lego, więc nieźle, jakościowo też w miarę okej, rączki chodzą ciężej niż w Lego, gorzej, że wypadają. No przynajmniej ta mi wypadła raz, ale może już nie będzie wypadać, więc póki co je wybaczamy, może to było po prostu niedociśnięcie za pierwszym razem. Chociaż to taki luzik widzę w tej łapie i no wychodzi ona zdecydowanie zbyt łatwo, bym uważał. Rączki, dłonie chodzą bardzo ciężko, moi drodzy. Nóżki oczywiście niezginalne, no i on ma nakładkę w takiej postaci na siebie. No taki jest lekki jakby uczucie, że coś tu się nie dociska, coś tu nie pasuje, coś tu nie do końca gra, moi drodzy. Uważam, że tak to dokładnie wygląda. Tutaj mamy, zgaduję, że on jest od tej wiolonczeli zapewne. Czy to jest smyczek od wiolonczeli? Chyba tak, tak bym obstawiał, ale być może właśnie się mega ciekawie wygupiłem. Natomiast wiolonczela jest beznadziejna, gdyż, no moi drodzy, nie ma jej kompletnie jak chwycić. Tu nie mam żadnego chwytaka, nie mamy nic. Szkoda, bo element wyglądał naprawdę ciekawie, naprawdę interesująco. No ale spójrzcie, on tak średnio ma... No, no dobra, chyci, ale ona tu będzie tak latać, okej, okay, no to dobra, tu się trzyma, natomiast wypada też bez problemu, więc chyba jednak słabiuchno. Moi drodzy, to się wygląda, no właśnie, teraz postawiłem i to już wypadło. No właśnie, i ta łapa też jednak wypada cały czas, no ale przejdźmy do kolejnych figurek. Ona wypada przez to, że, ja wam już pokażę, przez to, że widzicie, tutaj jest grubiej to i ona po prostu jak to wchodzi, to się wyłamuje. No szkoda, bo mogła być znacznie lepsza ocena. O, teraz dentu i to już, no właśnie, to w tym momencie nam odpada. To jest stworzone, żeby on po prostu stał, o. Wszystko trochę rozpada nam się w rękach, ale moi drodzy, jedziemy dalej. Mamy tutaj również taką postać, którą zgaduję, że miała być to postać taka. Ciężko odnieść wrażenie, że to jest jakiś koleś no, mroźny, który gdzieś tam jakieś lody robi, no współczuję innym w tej krainie. No ciekawy jest ten nos, na szczęście naprawdę jest on w miarę twardy, naprawdę. Teraz ściskam dużo siły i nic się z nim nie dzieje. No jest to w miarę stabilne, jest to w miarę ładnie wykonane. Tu nic na przykład na koronie widzimy, mamy różne kolory, ale nic nam tam nie wyjeżdża, nic się nie dzieje. Nie no, to jest pomalowane ładnie, jest pomalowane ok. Tu chyba głowa, nie, dociska się, wszystko jest ok. Spódniczka, sukienka, spójrzmy, dokładnie taka sama, już teraz robi nowe Lego. To jest spódniczko, sukienki. No ten typek jest znacznie lepszy. Czy on tu powinien mieć jakiś gadżet? Pewnie tak. Patrząc na tego typa, zgaduję, że jego gadżetem tu się tego licho trzyma. Tu się, moi drodzy, tego licho trzyma, by nie rzecz, że się w ogóle nie trzyma. No tu faktycznie, gdzie przyjrzymy, tu na dole jest jakiś błędzik. No oczywiście nie mogło być za pięknie. No, na szczęście rączki mu nie wypadają. No oczywiście ten typ mi wygląda na typa, który powinien mieć ze sobą taki flakon, taką flaszeczkę. Jest wykonana spoko, bo spójrzcie, jak ciekawe ma wykończenie u góry. Tutaj no nawet bardziej starali się niż w Lego. Zgaduję również, że ten typek posiada ze sobą takiego pingwinka.
Chociaż nie wiem, co się pingwinkowi stało w oczy, nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć, co mu się stało w oczy, ale sądząc po tym, że on ma flaszkę i nie wiadomo jakiego pochodzenia jest ta flaszka, no były już takie przypadki, nie pijcie nigdy z niewiadomych flaszek płynów, bo skończycie jak ten pingwin. Moi drodzy, brak jakiegokolwiek studa, wejście na studa z podu powoduje, że on w żaden sposób nic się tu nie stanie, może stać sobie tylko tak luźno, no tu troszkę szkoda, ale to chyba solidaryzacja, bo ten też tak średnio się tego trzyma, więc cóż tu zrobić. Moi drodzy, obstawiam, że ten pies jest ładny, jest ciekawy, czy ja wiem, jak nie oglądałem bajki Kreskę kojarzy, to wszystko jest w kanonie, jest odzorowane naprawdę w miarę ładnie, chyba. Jeżeli są tu fajne Adventure Time, niech mi poprawi, mi się jest inaczej. Również brak studzików, ale sprawdźmy, moi drodzy, w kolejnej ścisłości. Nie wchodzi w żaden sposób, czyli również piesek jest zupełnie luźny. Mamy tutaj też takiego typka, ja to wszystko mówię, kojarzę. A czy to jest tak? Czy to ma być tak? Chyba tak, no nie, musi być tak. No troszkę mu te włosy wchodzą na oczy, ale to też chyba również powinno tak być. Ta gitara ma ten sam problem, co ta wiolonczela, czy to tam było, że również tak, no ta wchodzi trochę lepiej, ale... No też nie do końca, ale w miarę spoko broń. Również wykonanie jest ok. Nic nam tu nie wychodzi za linię, nic nie jest jakoś, wiecie, spartaczone. Ale po prostu jest to przeciętne. Ale tak samo gość tutaj po prostu marzy. Widzimy, no gwiazdki na tych nóżkach są wykonane ok. Gdzieś tam, no jest to pomalowane w miarę starannie, choć oczywiście jakoś Lego to nie jest. Jakość Lego to absolutnie nie jest. Paseczki na bokach to jest wow, to już naprawdę trzeba pochwalić, bo to Lego przecież nawet dopiero niedawno w miarę zaczęło wprowadzać. No tu z tyłu ktoś koślawo pomalował, szkoda, mogło być znacznie lepiej, ale spójrzcie co mamy tu. No widać, że ktoś naprawdę postarał tu, jak jest z boku ładnie, że ktoś naprawdę postarał, że te Chińczycy mimo wszystko jakoś się starają robić to dobrze. No buzia pomalowana ok, nic nie wychodzi, nic nie wyjeżdża. Dobra, powiedzmy, jest w miarę znośnie, moi drodzy. Sadałem mu tą gitarkę, która średnio mu pasuje, bo wypada. Tego też ledwo dziwnie się trzyma, ledwo właśnie ten gość studów na tym. A to jest chyba jeden z najważniejszych gości, prawda, w Adventure Time, jeżeli się nie mylę. Ma on mieczyk, no szczerze chyba nawet twardszy niż Lego, bym powiedział, jest ten mieczyk. Nie wiem, czy w oryginale on ma takie ostrze, czy nie. Nie wiem, czemu też wszystkie te figurki przypominają jakiegoś dziwnego Minecrafta i tak dalej. No ta buźka, no ciekawa na pewno. Oj, jest jeden z większych minusików, że główka przepuszczalnie już nie odejdzie od hełmu. Mieliśmy takie przypadki. Nie, dobra, udało się. A mieliśmy ostatnio takie przypadki, że wkładawszy, obejrzyjcie sobie tu, wam wrzucę linka, włożywszy kaski, już nie zdjęliśmy. Spójrzcie, całkiem ciekawa główka, też starannie wykonana, nawet przy mega przybliżeniach. Dodatkowo ma on taki ciekawy również wzór plecaka, tylko nie wiem, no nie no, aha, dobra, bo to jest imitacja, wiecie, tego co przychodzi. No nie, no okej. Jest to wykonane ładnie, tu widzimy nawet detalowość jakąś poszło. Nie ma jakichś większych błędów, jeżeli chodzi o wykonanie. Nie no, jest jak najbardziej okej. Tutaj również nóż, warto to docenić, bo nawet u Lego, mówię, to tak nie wygląda, jeżeli chodzi o zadrukowanie. Bardziej górę zadrukują, coś takiego, chociaż dół też, ale no wiecie, o co chodzi, Lego jest droższe i tak dalej. No jest tu ładnie wykonany, tu jakiś mikro minusik, który tu się nie pojawia, więc ewidentny minusik z niedomalowaniem. Nóżki chodzą ciut za lekko, rączki chodzą jak u Lego, jest ok, a dłonie... Aha, dobra, próbując obrócić dłoń, wyrwałem mu rękę, no i to jest, moi drodzy, duży minus, ale pewnie jak się, no nie, to jest troszkę minus. I kurczę, czemu te Chińczyki cały czas tak robią? Jak już się trafia coś naprawdę konkretnego, w miarę spoko, to oczywiście musi być jakiś błąd, coś się musi stać, coś się musi wydarzyć, by nie było zbyt dobrze. No czeka to ściąganie głowy, tu trzeba przykombinować, wiecie, nachylić to tak w ten i dopiero wtedy, no ale dobra, powiedzmy, że włożyłem w miarę to sensownie, nie no, jest, mówię, okej. Ale nie tak ok, jakbyśmy chcieli, nie tak ok, jakby mogli to osiągnąć. Czyli tu będą kolejne klocki, które mogło być dobrze, ktoś chciał bardzo dobrze, a wyszło ciut minimalnie inaczej. No i ostatnią postacią, tu mamy chyba pierwszą kobietkę. Tak jest, pierwsza kobietka i trzeba przyznać, że wygląda chyba najładniej, dlatego zostawiłem sobie na koniec. Chyba jechałem kolejnością, bo mi się figurki podobały, chociaż ten mógł być faktycznie pierwszy wtedy. Bardzo ładna, naprawdę świetnie wykonana, znaczy zniechwalmy jeszcze oczywiście. Ale spójrzcie, znów na góry, na koronie, no tu mamy jakieś wyjścia lekkie od góry i to od góry troszkę widać, ale z boku już na szczęście nie. Ładne włoski, nadruczki tutaj, no. Ściągnięwszy to mamy taką oto postać. Tu tylko trochę mnie boli, bo to jest taki kolor skóry, a ona nie ma koloru skóry, ona ma kolor fioletowy, to jakaś chyba żona chyba jakiegoś Thanosa, nie? Tak mi się wydaje. Ładnie wykonana naprawdę figurka, jest ok, tu wysoki stan tego, żeby nie wypadało, również ten sam
sam problem, co u gościa mamy tutaj z tym dołem. Coś tutaj nie hula do końca, moi drodzy. Natomiast włoski również świetne, fajne i kurczę, aż do jakiejś Lego je było fajnie dać. No i moi drodzy, oto za nami Adventure Time, które sobie gdzieś tam kupiłem za faktycznie jakieś malutkie pieniążki gdzieś na Allegro u kogoś i właśnie w takiej formie mi przyszło. Cóż, miały potencjał, mogło być znacznie fajniej. Mimo wszystko jest w miarę naprawdę okej. Okay. Uważam, że 7 absolutnie na 10 zasługują. Te rączki wypadające, moi drodzy, te rączki wypadające to jest główny ból, który tutaj mamy, jeżeli chodzi o te figurki. Natomiast gdyby nie te rączki, byłoby naprawdę jeszcze lepiej, byłoby 8. Wyglądają ładnie, kolorystyka jest okej, okay, nic nie jest wyjechane i tak dalej. Problem mamy z tym, że rączki tutaj wypadają. Więc postawić je sobie na półki, w ogóle świetna sprawa i wtedy absolutnie 8, a nawet 9, jeżeli mają stać na półkach tylko i wyłącznie jako ozdoba. Bawiąc się, no z tymi rączkami może być tutaj ciut problem, acz też nie u wszystkich figurek, chociaż może po prostu nie miałem tyle szczęścia, żeby odpadły wszystkim. Dzięki za kolejny wspólny odcinek, nie wiem czy oglądacie Adventure Time czy nie, napiszcie mi w komentarzu w ogóle czy warto czy nie, bo raczej chyba warto, bo bajka trwa naprawdę długo. Ja wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek, nie wiem jakie to jest firmy, więc nie wiem co wam powiedzieć, czy kupujcie klocki tej firmy czy nie. Jest naprawdę okej, okay. Na pewno wygląda to bardzo ładnie i czuję, że 7 to jednak jest trochę krzywdząca ocena i chyba jednak powinny mieć 8, mi się wydaje. Jeżeli ktoś z was nie ma identyfikacji, jakiego są sklepu, też mi napiszcie, bo chętnie oczywiście. No po prostu opowiem wam, że można, nie trzeba, ale można i płakać nie będziecie. Dzięki za kolejny wspólny odcinek, oglądajcie te, na których można płakać, jak i oglądajcie te, które są bardzo dobre, z których nawet możecie być zadowoleni. Widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych odcinkach, bye!